Ja już od dawna nie potrafię zrozumieć, jaki jest duch tworzonego prawa budowlanego. Tylko jeżeli coś jest tylko hasłowo rzucone, a nie jest precyzyjnie powiedziane, to daje znowu dwuznaczność. Ja osobiście uważam, że funkcja pozwolenia na budowę jest funkcją kompletnie bez sensu od samego początku. Życie pokazuje, że wszystkie dotychczasowe zmiany związane z tym tematem prowadziły tylko chaos. Andrzej, nie wiem, kompletnie nie rozumiem twojej koncepcji. Chronisz tych, którzy przynależą do izby, mają uprawnienia? Dzień dobry. Prawo budowlane należy do najczęściej zmienianych ustaw. Przed nami kolejna nowelizacja, ma być łatwiej i szybciej. A czy tak będzie, odpowiedzą nasi eksperci. Są dziś z nami Sławomir Winiecki, wiceprezes Grupy Kapitałowej Immobile. Dzień dobry. Oraz Andrzej Witkowski, wiceprezes CDI Konsultanci Budowlani. Dzień dobry. Pierwszy wątek, o który chcę was zapytać. Od tego roku ma być tak, że wszystkie domy będzie można budować bez pozwolenia na budowę, czyli nie będzie tego rozróżnienia powyżej i poniżej 70 m2. Proponowane przez rząd jedyne ograniczenie ma dotyczyć wysokości domu. Budynki będą mogły mieć maksymalnie dwie kondygnacje. Mówimy o propozycji rządu, która ma wejść jako ustawa, przegłosowana, podpisana w pierwszym kwartale tego roku. Czy to tak zwana dobra zmiana? Świetne posunięcie. Jestem wrogiem pozwoleń na budowę wszystkich budynków. Oczywiście, że jest to orwellowskie przydzielanie wolności, bo teraz dwie kondygnacje, ma powstać, jak domyślam się, chaos. Ile może liczyć kondygnacja, będziemy dalej interpretowali, inaczej w Pcimiu, inaczej w Rzeszowie. Bo kondygnacja może mieć 7 metrów, może mieć 41, może mieć antresole i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że to zostanie doprecyzowane. Ja osobiście uważam, że funkcja pozwolenia na budowę jest funkcją kompletnie bez sensu od samego początku. Z prostego powodu. W całym procesie uczestniczą osoby, które są inżynierami budownictwa, co najmniej. Dodatkowo jeszcze izba nadała im uprawnienia budowlane. Dodatkowo ta izba ma odpowiednie umowy z państwem polskim, więc umowy są honorowane przez państwo polskie. Więc biorą udział w projekcie ludzie, którzy po pierwsze zdobyli wykształcenie na polskich uczelniach, zdobyli praktykę na polskich budowach, zdobyli uprawnienia w polskiej izbie, więc potrafią czytać miejscowe plany, potrafią oglądać okolice i potrafią rozpoznać, czy w tym miejscu można coś postawić, czy nie. Dlatego uważam, że sama funkcja prawa pozwolenia na budowę jest funkcją kompletnie nieszanującą tego, że ludzie, którzy zajmują się budownictwem, mają wielokrotnie wyższe kompetencje i kwalifikacje niż politycy, którzy głosują miejscowe plany, czy urzędnicy, którzy opiniują dokumentację. Więc jest to krok w dobrą stronę. Liczę, że będzie ten wolnościowy rząd podążał w tym kierunku. Ja też bym chciał, żeby tak prosto było. Natomiast jako inżynier budownictwa, który ma do czynienia z egzekwowaniem na co dzień przepisów prawa budowlanego, stwierdzam, że jest jeden taki logiczny warunek, żeby zaproponowane zmiany były sensowne i kompatybilne z innymi przepisami i wymaganiami. To, co mój przedmówca powiedział, jest jak najbardziej zasadne, ale życie pokazuje, że wszystkie dotychczasowe zmiany związane z tym tematem wprowadziły tylko chaos. Mam nadzieję, że zmiany, które są prognozowane w 2023 roku, uporządkują temat i nie będzie tak chociażby dualizmu w prawie budowlanym. Mówisz, tak jak teraz, 70 metrów, tak? Czy dom ma te granice osiągnąć, jeśli chodzi o metry kwadratowe? Jeżeli mamy mówić o zaszeregowaniu jakichś przepisów prawa do budowy domów jednorodzinnych, to niech te przepisy będą jednoznaczne i niech szanują wszystkich uczestników procesu budowlanego. Andrzej, nie wiem, kompletnie nie rozumiem twojej koncepcji. Chronisz tych, którzy przynależą do izby, mają uprawnienia? Nie, ale dzisiejsze przepisy prawa, na przykład wyciągają z naszej jurysdykcji inżynierów nadzór nad budową domów. Nie chciałbym, żeby w nowych nowelizacjach nadal były takie furtki. A z jakiego powodu mam myśleć, ustawodawca ma zakładać, że inwestor jest głupi, nie dba o to, w czym mieszka i nie interesuje go. No, doskonale obaj wiemy,
myślę, że nawet w trójkę. I Państwo również, że zimą można zbudować dom bez żelbetu. Wystarczy, że jest odpowiedni mróz. Ale też wszyscy wiemy, że kiedyś przychodzi wiosna i on stopnieje. Okej. Okay. Kolejny wątek, kolejna propozycja rządu, czyli zniesienie konieczności uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Teraz jest tak, że jeśli jest użytkowany budynek bez pozwolenia, urząd może nakładać kary administracyjne. Teraz ma być tak, że inwestor rozpocznie korzystanie z nieruchomości znacznie wcześniej niż dotychczas. Zwieńczenie procesu budowy przez formułę zakończenia budowy, czy poprzez zawiadomienie, czy przez uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, zawsze jest takim punktem zbiorczym, w którym zbiera się wszystkie protokoły, sprawdzenia, badania, które gwarantują, że obiekt budowlany został wykonany zgodnie z projektem budowlanym i z przepisami techniczno-budowlanymi. Pominięcie w jakikolwiek sposób tej procedury znowu folguje inwestorowi, któremu na tym, powiedzmy, nie zależy. Andrzej, z projektem budowlanym rozumiem, że przyjąłeś argumentację, że pozwolenia na budowę są kompletnie niepotrzebne, bo jak wiesz, prawo mówi, że nie z projektem budowlanym, tylko z pozwoleniem na budowę, którego załącznikiem jest projekt budowlany. Rozumiem, że już się pogodziłeś z brakiem pozwoleń na budowę. Może nie do końca, ale czytam sobie literalnie, jakie oświadczenie składa kierownik budowy na zakończenie budowy. Ja bym na to pytanie, żeby dobrze odpowiedzieć, tak jak ja to rozumiem, najpierw muszę ulokować pozwolenie na użytkowanie jako element procesu, czyli to, o czym mówił Andrzej. Tak się złożyło, że w takich bardzo demokratycznych, wolnościowych krajach, w jakich żyjemy, w Europie, wszyscy dbają o dobro innych poprzez regulacje. Do tego, żeby uzyskać pozwolenie na użytkowanie, trzeba przeprowadzić szereg zabiegów, których normalnie na co dzień nikt nie robi. Na przykład poprosić inspekcję sanitarną, sanitarno-epidemiologiczną o odbiór obiektu. Na przykład trzeba poprosić, no nie w przypadku domów jednorodzinnych, ale straż pożarną, Państwową Straż Pożarną, o odbiór obiektu pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. To ma dbać o bezpieczeństwo. Ja uważam, że brak pozwoleń na użytkowanie jest niemożliwy niestety z różnych powodów, ale dla mnie osobiście jest pożądany, ponieważ wszystkie sprawy dotyczące wadliwie wykonanych budynków, budynków przesłaniających inne budynki, naruszających prawa osób trzecich. W normalnym, cywilizowanym kraju, który ma trójpodział władzy, winny być rozstrzygane na poziomie sądu powszechnego. Jeżeli mój sąsiad, dla mnie on nie musi mieć pozwolenia na budowę, zbuduje dom, który obniży wartość mojego funkcjonowania, to sobie pójdę z nim do sądu i dostanie nakaz wyburzenia tego domu, jeżeli wygram. Więc to wszystko tylko powoduje dużą, wielkie zamieszanie, a tak naprawdę to relacje sąsiedzkie winny decydować o tym, co można zbudować, a co nie. A ponieważ urząd dzisiaj ma funkcję pozwolenia na budowę, które powinno być zniesione, i pozwolenie na użytkowanie, to zasłaniamy się decyzją urzędu, mając gdzieś sąsiadów. Kilka propozycji z tego projektu krytykuje Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Między innymi chodzi o obowiązek załączenia dokumentacji fotograficznej, którą miałby wykonywać tutaj kierownik budowy. Izba uważa, że w sumie nie wiadomo, co ten kierownik miałby fotografować, jak często i że to generalnie jest to nie do zrealizowania. Teraz ja pierwszy. Poproszę. Izba, no co ja mogę przekazać Izbie? Izbie mogę przekazać, że jest XXI wiek. Że zdjęcia, nie trzeba już wywoływać zdjęć, że dziś nastolatka idąca do toalety robi więcej zdjęć niż Armstrong na Księżycu. I trzeba pogodzić się z tym, że technika wkroczyła. No, rozumiem, że bardzo często będzie występowało ryzyko tego, że zdjęcia będą pokazywały brak obecności na przykład przy elementach zakrywanych. No tak, ale chyba takie samo sformułowanie, że ktoś ma dokumentować fotograficznie, co się dzieje, to chyba jest mało precyzyjne. Oczywiście, ale to jest kwestia, ale rozumiem, że my nie rozmawiamy o ustawie, tylko rozmawiamy, wiesz co, Remigiusz, no, każdy, kto budował dom czy odbierał wykończone mieszkanie, wie, że powinien zrobić sobie zdjęcia, dokumentację fotograficzną przewodów, żeby potem w przyszłości w nich nie wiercić. Oczywiście ci, którzy odebrali mieszkania w latach 80., nie mają szans na to, żeby dostać dokumentację fotograficzną. Chociaż w wielkiej płycie, jak ustaliliśmy, można zobaczyć przewody, nie? Jak przegrzewają.
Więc to jest akurat, myślę, do dopracowania, jest to genialny pomysł. Ja tylko mam taką wątpliwość. To jest kolejny jakiś obowiązek, który wynika z nowelizacji ustawy. Natomiast nie wiem, się zastanawiam, idziemy w kierunku upraszczania procesów budowlanych, czy ich skomplikowania? Upraszczania. No bo upraszczania, generalnie zebranie dokumentacji fotograficznej zwalnia nas jako inżynierów z jakichś innych czynności, czy zostają te czynności, a dodatkowo musimy robić zdjęcia? Andrzej, czego się obawiasz? Ty? Weryfikacji? Nie, to zdjęcie? Nie chodzi o weryfikację, tylko jeżeli coś jest tylko hasłowo rzucone, a nie jest precyzyjnie powiedziane, to daje znowu dwuznaczności, tak? Oczywiście. Kolejna propozycja, którą nazwałem roboczo koniec z papierologią. Powstanie baza projektów budowlanych i za każdym razem, jak inwestor będzie się kontaktował z urzędem, czyli będzie składał wnioski, zgłoszenia, zawiadomienia, już nie będzie musiał dostarczać projektu w formie papierowej. Wystarczy, że poda numer projektu z bazy projektów budowlanych i już urzędnicy sobie poradzą, wszystko zweryfikują. No jeżeli ja mam zacząć wypowiadać się w tym temacie, to chciałbym się zapytać, czy potencjalni inwestorzy będą chcieli mieszkać w takich samych budynkach. Nigdy tak nie jest. Każdy sobie, można powiedzieć tak kolokwialnie, liftinguje projekt. Dla tych, którzy będą chcieli korzystać z typowych projektów, jest jakaś tam grupa inwestorów, ale dużo inwestorów opiera się na indywidualnym projektowaniu lub nawet mocnym zmodyfikowaniu projektów typowych. Nie wiem, jak to będzie. No, chyba dostanę nowy numer, jeśli zmodyfikuję, to po prostu dostaję nowy numer, tak to jest tylko mój projekt. Nie jest tak do końca, bo obiekty są personalizowane do potrzeb działki, usytuowania i indywidualnych jakichś parametrów, które klient chce uzyskać. Życzę powodzenia. Jeżeli to takie coś ma funkcjonować, to musi mieć naprawdę ręce i nogi. No, oczywiście powinienem popierać zgodnie z linią przyjętą uwalniania, ale jest to kierunek dokładnie odwrotny. Mam nadzieję, że to rząd nie planuje 6 dostępnych w katalogu projektów na przykład, bo wtedy naprawdę będzie to co najmniej orwellowskie. Ale tutaj ta cyfryzacja ma pójść daleko. Będzie także elektroniczny dziennik budowy, czyli inwestor oraz kierownik budowy będzie się logował przez stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. I to już za kilka lat będzie obowiązkowe, że tylko elektronicznie będzie można prowadzić dziennik budowy. I tak samo będzie elektroniczna książka obiektu budowlanego, czyli aplikacja, w której właściciel lub zarządca będzie zgłaszał roboty, katastrofy, ekspertyzy, opinie techniczne, kto jest właścicielem, kto jest zarządcą budynku i tak dalej. No, skandalem jest to, że nie funkcjonuje to jeszcze. My prowadzimy różne inwestycje, zwłaszcza Andrzej, i tak naprawdę dokumentacji fotograficznej, o której Andrzej mówi, że nie powinno znaleźć się w prawie, to szczerze mówiąc na serwerach liczyłbym ją w terabajtach, tą dokumentację fotograficzną, o której mówisz, że nie powinna być w prawie. Jeżeli chodzi o dziennik budowy, szczerze mówiąc, to jest jakieś działanie absolutnie skansenowe. Tak jakby Izba nie wiedziała, czy rząd, że wszyscy używają komputerów, a jeśli nie, no to w komórce mogą prowadzić te dzienniki. Także ja uważam, że to powinno nastąpić natychmiast, bez zbędnej zwłoki. Wszyscy inżynierowie używają już komputerów. Andrzej, co myślisz o takiej książce obiektu, gdzie będzie można sprawdzić, kto zarządza 5 lat temu, czy wydarzyła się katastrofa i 10 lat temu, jaka była opinia? Oczywiście, że taki elektroniczny dostęp do tej informacji powinien być. Natomiast pamiętajmy, że budowy się rozpoczęło i są kontynuowane, więc musi być dość duży okres przejściowy, żeby śmiercią, że tak powiem, naturalną zneutralizować dotychczasowe papierowe od działanie. Od 2027 to będzie obowiązkowe. Słuchajcie, po co taki długi okres? Zeskanujmy ten początek, jedźmy sobie dalej. No co? Pamiętajmy, że tu nie będę teraz bronił ludzi, którzy posiadają uprawnienia budowlane i są starej daty, którym jest obca cyfryzacja. Przepraszam Ciebie, ale może warto wrócić do rozmów o odświeżaniu uprawnień, bo świat się zmienia. Jeżeli ktoś nie używa kompa dzisiaj, tak, to nie nadąża za technologią, bo sorry, ale miesięczny branżowy inżynier budownictwa to nie jest najlepsze i jedyne źródło wiedzy. Zgadzam się. Myślę, Andrzej, że już tyle lat minęło od wejścia komputerów na przykład w branżę budowlaną, że to już czas, gdzie możemy zrobić obowiązek do wprowadzania danych elektronicznych. Ja jestem jak najbardziej za, tylko musi być wydłużony okres przejściowy. Jeszcze jedno A pytanie. Kiedy na emeryturę idziesz?
Mam nadzieję, nie, że... Nie kombinujesz z tym okresem, wiesz? Kiedy idzie, czy kiedy wydaje mu się, że idzie? Nie, no właśnie, okres przejściowy, dokładnie nie wiem, powiem jak policzę, kiedy odchodzę na emeryturę. Jeszcze jedno pytanie. Czy jak słyszycie o zmianach w prawie budowlanym, że padają jakieś propozycje, to myślicie sobie na przykład, że no, rząd znowu ma swoje pomysły, a może powinien zająć się tym obszarem, o którym zapomina i macie swoje postulaty, jak można ułatwić życie czy inwestorom, czy klientom? Szczerze mówiąc, teraz ja zaczynam, tak? Szczerze mówiąc, ja już od dawna nie potrafię zrozumieć, jaki jest duch tworzonego prawa budowlanego. W roku 1994, przepraszam, kiedy była największa nowożytna nowelizacja prawa budowlanego, to była nowelizacja, która polegała na zakończeniu ery komunistycznego, centralnego zarządzania, tak, decyzji partii wiodącej i tak dalej. To była wielka nowelizacja. Późniejsze nowelizacje do roku 2000 to było jakieś podążanie za Europą, za zmianami rynkowymi i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, co towarzyszy i jaki jest duch tej zmiany, bo rozumiem, że są jakieś na ulicach protesty urzędników, którzy dziś wydają pozwolenie na budowę. Jest ich na pewno ogromna ilość. Bo rozumiem, że robi to rząd po to, żeby samorządy, którym zabrał sporo forsy, zdaniem samorządów, uwolniły ileś forsy, etatów i tak dalej, i tak dalej. A ja szczerze mówiąc nie widziałem nigdy wąskiego gardła w tym miejscu, bo te projekty załatwia się w miesiąc, także w skali planowanego zamieszkania, dwa powiedzmy, 60 dni, dobrze, pamiętam to prawo, z możliwością rozszerzania po stronie urzędu dowolną. Więc duch jest dla mnie kompletnie niezrozumiały już od bardzo dawna. Także traktuję każdą zmianę jako coś, co jest poniekąd lobbystyczne być może, a być może ktoś budował sobie dom i postanowił sobie, że na swoim przykładzie, na budowie swojego śmietnika zlikwiduje na przykład te pozwolenie na użytkowanie. A niezrozumiałe to jest dla mnie od dawna, dlaczego te zmiany są wprowadzane. Andrzeju, twój typ, co należy zmienić? Może tak, należy uporządkować wszystko. Jest duży kompleksowa chaos. Nowelizacja. Jest duży chaos, dużo nakładających się przepisów i to nie tylko prawo budowlane, ale przepisy około tak trochę nas ubezwłasnowalniają, nie? No ale Andrzej, no co, masz pominąć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Tam doskonale jest opisane, co możesz tam zbudować. No ale doskonale wiemy, że przy naszych realizacjach, może już tak trochę koszula bliższa ciału, mamy miejscowy plan, a musimy robić wstępne analizy, czy inwestycja będzie oddziaływać na środowisko, czy nie. I przeprowadzamy 6 do 8 miesięcy procedury, z których od razu przy składaniu wniosku wiemy, że nie będzie, bo miejscowy plan dopuszcza taką realizację. No. No trudno, tak po prostu bywa, dlatego należy znieść pozwolenie na budowę. Ostateczny kształt przepisów mamy poznać w pierwszym kwartale tego roku. Zobaczymy, jak te przepisy będą wyglądały. Być może spotkamy się ponownie już z Dziennikiem Ustaw i ocenimy, jak wyszło. Dziękujemy. Zapraszamy do oglądania kolejnych filmów na kanale Grupy Kapitałowej Immobile. Do zobaczenia. Wolność dla inwestorów i ich działek. Wolność.